Naszej dzielnicy zawsze pozdrawiali, tak jest i dzisiaj. Znajdujemy się w zabytkowej kopalni węgla kamiennego Guido. Nasza kopalnia powstała w 1855 roku za pieniądze i za sprawą magnata pruskiego, hrabiego Guido Henkel von Donesmann. Jego imię jest też nazwą kopalni. Sing the song you really want to. Look up at the sky and smile and stranger. Take a break when you are tired. It's your life you have to live up. Waparapa, parabarabara. Waparapa, parabarabara. A my idziemy powoli w nasz rejon, zapraszam. Królowe. Wejdziemy na chwilę do tych wyrobisk, zerknąć jak to wygląda ściana z bliska. Zobaczcie, mówimy, że kopalnia jest uspokojona. Jaki system nagłośniania został zastosowany, bo bardzo częsty dźwięk jest. Te dźwięki, które... Chodzę pituny. No pięknie by obiektyw poświeciłaś teraz. Możecie zdjąć tymczasem te swoje aparaty, odłożyć na miejsce. No i za chwilę czeka nas pierwsza praca. Praca, która będzie polegała na czym? Trzeba po prostu zrobić tu porządek i ten przynośnik musi być zdemontowany, porozbierany na części pierwsze, poukładany tak, żeby było szybciej. Just bathe that fish, write your own book, go to the sea or to the mountain, live your life the way you want, in that picture by that farm, sing the song you really want to. Ze względu, że kształt serca w 1913 roku sprowadzono ją z Westfalii. Zastąpiły nasze łopaty niezbyt wygodne, bo płaskie, nie nadające się raczej do załadunku węgla. Te sercówki wykorzystywane są do dzisiaj w naszych kopalniach. Mimo stosowania nowoczesnych maszyn, urządzeń, sprzętu, kilof i łopata górnicza ciągle jest przydatna. Dużo nie ma, 20 metrów. Proszę Państwa, mówiłem już o wentylacji parę słów, ale oprócz tej wentylacji obiegowej, a więc niewymuszonej pracą wentylatorów, w niektórych miejscach, gdzie prowadzone są ślepe wyrobiska są prowadzone wtedy, kiedy drążymy, jesteśmy w drążeniu jakiegoś chodnika i załóżmy, że on nie ma połączenia z tą naszą upadową podsadzkową, którą schodziliśmy, jest to ślepe wyrobisko i tutaj trzeba wtłoczyć powietrze, bo samo nie przyjdzie. Więc buduje się wentylację odrębną, tak jak tutaj widzimy, w tym przypadku wentylację sącą, że do samego przodka dociągnięty jest lutniociąg. Od góry. Okay.
chodzi. Zrób ten szwem zaś. Okej. Śmiało, śmiało już. Nie będziemy już tutaj kopcić. Jak się spodziewa? Co tam dzieje? Milena. Nie, ja nie. Co? Ale ja tu mogę iść na czworaka, tu się wcale nie muszę czołgać. Właśnie. Rola idzie? Iwona? Dona, Rolina idzie? Ja cię nie słyszę, co? Dobra, otwórz. No bardzo dobrze. Wątpliwa przyjemność. Jeszcze raz. Ty, no wszyscy przeszli?